zdolny, perspektywiczny, z 29-letnim stażem. Mam głębokie przeświadczenie, że powinien w sposób godny zastąpić dotychczasowego komendanta, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne. Dzisiejszym rozkazem pana komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku objąłem stanowisko komendanta powiatowego Policji w Tczewie. Wcześniej, przed samym przejściem tutaj, przed samym objęciem tego stanowiska, piastowałem funkcję, szereg funkcji. Ostatnio pracowałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Biurze Nadzoru Wewnętrznego. Byłem tam delegowany z Centralnego Biura Śledczego, gdzie pracowałem kilka lat. W Centralnym Biurze Śledczym Policji zajmowałem się przestępczością ekonomiczną przede wszystkim. Wcześniej, tak jak pan komendant wojewódzki wspominał, kierowałem pracą komisariatu w Morągu, to jest województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostrucki, z którego pochodzę. No i cóż, w Tczewie zamierzam pracować jak najdłużej, jak najlepiej, aby wypełnić swoje zadania, sprostać wymogom. Nie ukrywam, że dosyć wysokim wymogom pana komendanta wojewódzkiego, ale mam nadzieję, że się powiedzie.